Cześć, witam Was na kanale Polki mieszkającej w Turcji. Ja nazywam się Asia i witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Z racji tego, że w ostatnich dniach jest straszny upał i raczej stronie od wychodzenia z domu, uznałam, że nagram taki filmik pogadankowy, a następnym razem uda mi się nakręcić jakiegoś vloga. Też wielkimi krokami zbliża się rok, od kiedy przeprowadziłam się do Turcji, dlatego uznałam, że fajnie nagrać taki filmik podsumowujący. Ja też będę miała taką pamiątkę, a Wy będziecie mieli takie podsumowanie z mojej strony tego całego roku w Turcji. Ale jeszcze zanim przejdziemy do głównego filmu, głównego tematu filmu, chciałabym poruszyć raz a porządnie pewien temat. Słuchajcie, Wam się wydaje niektórym, że Wy w internecie jesteście, przepraszam, anonimowi, a to tak nie jest. Ja nie chciałam wprowadzać żadnej filtracji komentarzy, chciałam, żeby tu była taka wolność słowa, ale niektórzy biorą sobie to albo za bardzo do serca, albo ich po prostu najzwyczajniej w świecie ponosi. A po ostatnich komentarzach typu, że ja przekażę mojemu dziecku jakieś patologiczne wartości, bo jestem niewychowana, uznałam, że miarka się przebrała i ja więcej nie będę pozwalała na takie komentarze, bo niektórych autentycznie ponosi. Słuchajcie, ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie lubić. Nikt nie zmusza Was też do oglądania mnie, nikt nie zmusza do subskrypcji, więc nie rozumiem, po co przychodzić na kanał kogoś, kogo się po prostu nie lubi, wylewać jakby negatywną energię, wylewać ten taki jad w komentarzach, no bo to jakby niczemu nie służy. Są osoby, które po prostu są tutaj, bo lubią to, co tworzę, lubią mnie oglądać i to jest w porządku. Skoro Wy jakby nie lubicie, to też jest oczywiście w porządku, ale ja już nie pozwolę na takie niegrzeczne komentarze, zdarzają się rasistowskie komentarze, także naprawdę, miarka się przebrała i ja już więcej na coś takiego nie pozwolę. Słuchajcie, co bym nie nagrała, dla niektórych osób jest po prostu źle. Nagrałam filmik o plusach i minusach życia w Turcji, no to niektórzy odebrali tylko te minusy i oczywiście, że ja narzekam, w Polsce jest gorzej. Nagrałam filmik troszkę obalający ten stereotyp Turka bijącego żonę. To, co ja tam wiem, jestem za młoda i na pewno głupoty gadam. Nagrałam filmik o sąsiadach, taką aktualizację. To zostało mi zarzucone, że jestem dziecinna, niewychowana i narzekam jak stara baba. Słuchajcie, nikt Wam nie każe mnie oglądać, jakby Wy tu jesteście z własnej woli, nikt Wam nie klika palcem na mój film, ale takie komentarze naprawdę wyzywające, niekiedy nękające, to już jest koniec. Ja się nie będę wdawała z takimi osobami w dyskusję, robiłam to przez cały ten czas i był to mój największy błąd, bo takie osoby po prostu tylko na to czekały. Od tego momentu będzie filtracja komentarzy i osoby, które po prostu będą wypowiadały się z agresją, w niestosownym języku, będą automatycznie blokowane, te komentarze będą usuwane. Także jeżeli są tutaj dalej te osoby, które właśnie tak komentują, to żebyście mieli świadomość, że ja się nie będę wdawała w żadne niepotrzebne przepychanki słowne i po prostu ja sobie inaczej z tym poradzę, bo tak jak mówię, są osoby, które lubią to, co tworzę i jakby ja dla tych osób tutaj jestem. Jeżeli się komuś nie podoba, nie trzeba oglądać, a już na pewno nie pozwolę na obrażenie mnie bądź innych osób tutaj na kanale, bo takie sytuacje też się zdarzały. Także mamy wyjaśnioną tę sytuację i przechodzę do głównego filmu, do tego głównego tematu mojego dzisiejszego filmu, jakim jest rok w Turcji i jak to wygląda z mojej perspektywy. Wiecie, przeprowadzka, moja przeprowadzka do Turcji nie była
wcale planowana. Ja i Serhat planowaliśmy od początku, że to on się przeniesie do Polski. No wyszło tak, a nie inaczej, że moja przeprowadzka była po prostu na dany moment mądrzejszym wyjściem. I raczej nikogo nie zdziwię, jeżeli ktoś jest tutaj dłużej. Jak powiem, że ja nie byłam z tego pomysłu zbytnio zadowolona, ja byłam wręcz zrozpaczona, że muszę się tutaj przeprowadzić, bo nie było to, tak jak mówię, moim planem. Zostawiłam rodzinę, zostawiłam znajomych, zostawiłam moje dotychczasowe życie. Wszystko się musiało zmienić. Ale czy żałuję? Powiem Wam, że zdecydowanie nie żałuję. Oczywiście, jakby Serhat dzisiaj przyszedł i powiedział, słuchaj, wyprowadzamy się z Turcji, to nie wiem, pakowałabym nas w pół godziny, godzinę i byłabym gotowa to wszystko zostawić za sobą, ale zdecydowanie nie żałuję. To mieszkanie w Turcji, mieszkanie na emigracji z daleka od wszystkiego, co znałam, to jest ogromna dla mnie lekcja życia, ogromna lekcja pokory i ja bardzo w ostatnim czasie doceniam tą lekcję, jaką daje mi życie właśnie z dala od mojego kraju, mojej rodziny, moich znajomych, wszystkiego, co lubiłam, kochałam i znałam. Także trochę tak Wam podsumuję, jak ten rok wyglądał, co mnie to nauczyło i jestem właśnie ciekawa, co Wy macie do powiedzenia na ten temat. Mieszkając na emigracji w Turcji, nauczyłam się, że nie wszystko zawsze będzie tak, jak ja sobie planuję i że nie wszystko musi być tak, jak ja chcę. Zazwyczaj jestem taką osobą, a na pewno byłam taka w Polsce, że bardzo lubiłam mieć wszystko zaplanowane co do minuty, co do sekundy nawet. Jak ja się z kimś umawiałam, to godzina, na którą się umawialiśmy, była święta, miejsce było nie do zmieniania, bo lubiłam mieć wszystko, jakby wiecie, w ryzach, wszystko zaplanowane. W Turcji okazało się być to niemożliwe. Ja się tutaj nauczyłam, żeby po prostu nie planować, bo nawet jak sobie coś zaplanuję z kimś, no to te plany najpewniej po prostu nie wyjdą. Powiem Wam taką śmieszną anegdotkę. Kiedyś umówiliśmy się z Serhata, kuzynką, że pójdziemy na koncert. Koncert zaczynał się o 20:00. Cały ten artysta spóźnił się godzinę. Ale kuzynka Serhata spóźniła się 1,5 godziny, także myśmy czekali na nią przed halą koncertową w momencie, kiedy sam piosenkarz już śpiewał. Także wiecie, to jakby nie to, że jakby zaplanowaliśmy to już dużo wcześniej, z wcześniejszym wyprzedzeniem. No ale tak to właśnie wygląda, więc ja się nauczyłam, że jak chcę być, jakby chcę, żeby ktoś przyszedł na czas, to ja zawsze mówię im inną godzinę niż ta, na którą mamy się spotykać. Czyli jeżeli mówię, że spotykamy się o 14, to ja sama też przyjeżdżam zazwyczaj na 15, bo wiem, że Turcy mają jakiś taki właśnie problem z tą czasoprzestrzenią. Także nauczyłam się właśnie, żeby nie planować i żeby bardziej dać na luz i jakby dać życiu, jakby płynąć z biegiem rzeki. Kolejną rzeczą, którą zaczęłam bardziej doceniać, jest rodzina i znajomi i czas w sumie, jaki z nimi spędzam. Ja od zawsze miałam bardzo dobry kontakt z rodzicami, miałam dobry kontakt z rodzeństwem, wiecie, no różnie jakby w rodzinie bywa, ale powiedziałabym, że miałam taki naprawdę bardzo dobry kontakt z moją rodziną. Ale po tym, jak wyjechałam, zaczęłam bardziej doceniać takie normalne rzeczy, typu na przykład napicie się kawy z mamą zaczęło być czymś wyjątkowym, podczas kiedy przed przeprowadzką, jeszcze jak mieszkałam w domu rodzinnym, to było to taki czas do odbębnienia, że ta kawa, wiecie, ona była pita tak na szybko, a teraz za każdym razem właśnie jak przyjeżdżam, to ta kawa jest, wiecie, pita godzinę i rozmawiamy, jakby doceniamy ten czas, że możemy razem jakby usiąść, tej kawy się napić, no bo na co dzień już takiej możliwości nie ma. Wiecie, jak się mieszka ze sobą codziennie, no to niektóre rzeczy jakby tracą na wartości, a w momencie, jak widzimy się raz, dwa razy do roku, po tam tydzień czy dwa, no to nawet takie wypicie kawy staje się naprawdę bardzo wyjątkową rzeczą i ja zaczęłam takie właśnie sytuacje
sytuację doceniać. Każda wizyta w Polsce jest wykorzystywana naprawdę na maksa, no bo nigdy nie wiem, kiedy przyjadę następnym razem. Tak samo pamiętam, mówiłam w grudniu na święta, że ja na pewno przyjadę w czerwcu, gdzieś tam właśnie na wakacje. No a tak nie będzie, więc następnym razem zobaczymy się za jakieś pół roku, czyli nie będę widziała już w tym momencie rodziny cały rok. Więc na pewno zaczęłam doceniać rodzinę, z którą zawsze miałam dobry kontakt, ale chyba tak tego nie doceniałam w momencie, kiedy miałam ich na wyciągnięcie ręki. Więc na pewno właśnie rodzina to jest i ten czas z nią to jest to, co zaczęłam bardzo doceniać. Mogłabym coś zmienić w moim postępowaniu jakby teraz w porównaniu z rokiem do tyłu, to na pewno zmieniłabym moje nastawienie, bo ja będąc niezadowoloną z tej przeprowadzki do Turcji, ja się bardzo bojowo nastawiłam. Ja powiedziałam, że ja się nie będę uczyła języka, ja nigdzie nie wychodziłam, naprawdę ja potrafiłam siedzieć tygodniami w domu i nie wychodzić i tylko się na przykład kłócić z Serhatem, że ja nie chcę tutaj mieszkać. Tak jak mówię, nie uczyłam się w ogóle języka, nie chciałam się spotykać z Serhata rodziną, Serhata z znajomymi. Ja się na ten kraj i jakby na to wszystko, co mnie otaczało tutaj, ja się po prostu zamknęłam, ja byłam tak negatywnie nastawiona, że ja po prostu traciłam czas na dołowanie się, zamiast ten czas wykorzystać właśnie na poznawanie tego kraju, no bo tak jak mówię, my się na pewno stąd wyprowadzimy, więc ja powinnam ten czas wykorzystać jak najlepiej, tak? A ja w tamtym momencie, jak się tutaj przeprowadziłam, ja byłam tak negatywnie nastawiona, ja byłam wręcz tak zrozpaczona, że ja nie widziałam tej szansy, jaką daje mi mieszkanie w Turcji, czyli właśnie poznawanie kultury, poznawanie ludzi, poznawanie kuchni, no wszystko jakby, poznawanie wszystkiego jakby na nowo, jakby nowe doświadczenia. Ja tego nie widziałam, ja byłam bardzo negatywnie nastawiona i jestem pewna, że gdybym ja od początku była nastawiona tak, jak jestem nastawiona od bodajże 4 ostatnich miesięcy, to mój turecki na pewno byłby na lepszym poziomie. Ja byłabym się w stanie dużo bardziej porozumieć niż teraz. Oczywiście jest coraz lepiej, bo tak jak mówię, moje nastawienie się zmieniło. Ja się oczywiście dalej chcę wyprowadzić, ale zaczęłam jakby patrzeć na tą, na to życie tutaj, na tą przygodę emigracyjną w zupełnie inny sposób, w taki bardziej pozytywny, jako taką lekcję, którą daje mi życie, jako takie nowe doświadczenie, które właśnie daje mi życie. No więc na pewno zmieniłabym moje nastawienie, na pewno nasze życie wyglądałoby inaczej, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, także teraz już jest znacznie lepiej niż było rok temu. Ja się po prostu staram ten czas, który tutaj jestem, wykorzystać najlepiej jak mogę. Otworzyłam w ciągu tego roku kanał na YouTubie, prowadzę też Instagrama, na którego Was serdecznie zapraszam. Często podejmuję też jakieś prace dorywcze, więc zarabiam też na YouTubie. Nie są to oczywiście ogromne pieniądze, ale w ciągu tego roku naprawdę bardzo się rozwinęłam. Po osoby, która leżała i dołowała się i patrzyła się w sufit, jestem teraz przyszłą mamą, zarabiam. Nie są to oczywiście, tak jak mówię, ogromne pieniądze, ale są, jakby żaden pieniądz nie śmierdzi, więc uważam, że gdybym taką postawę miała od początku, byłoby dużo lepiej, ale tak jak mówię, bardzo się cieszę, że w końcu jakby do tego dorosłam, że jakby to nie jest koniec świata, taka tymczasowa emigracja. Na emigracji w Turcji ja się nauczyłam zupełnie innej formy samodzielności, bo ja samodzielna byłam. Ja tutaj się przeprowadziłam w momencie, kiedy ja miałam 23 lata, także ja już na ten moment byłam samodzielna, ale ja zawsze byłam takim typem osoby, którą stresowało na przykład zadzwonienie do lekarza, czy zadzwonienie po pizzę. Raczej zawsze prosiłam moją mamę, żeby zadzwoniła do lekarza, albo właśnie, żeby ktoś zadzwonił po pizzę. Raczej takie rozmowy telefoniczne z kimkolwiek mnie po prostu stresowały. A tutaj jakby stałam się samodzielna i tak jak mówię, jest to inny wymiar samodzielności, bo wiecie, zadzwonić i dogadać się w swoim języku, co już stresuje, to jest jedno, a zadzwonić i dogadać się w kompletnie nam nieznanym języku, to jest
totalnie inna bajka i powiem Wam, że w momencie, kiedy ja mogę iść sama na pocztę, odebrać paczkę bądź nadać paczkę i mi to wyjdzie, to dla mnie jest to ogromny sukces i jakby mnie to bardzo podbudowuje i ja jestem z siebie dumna. I takie właśnie malutkie kroczki, one właśnie spowodowały to, że ja zaczęłam zmieniać swoje nastawienie, bo ja zobaczyłam, że ja jednak mogę iść sama na pocztę bez serhata, że ja mogę iść sama do sklepu i się o coś spytać i ludzie mnie rozumieją. Nawet jeżeli mnie nie rozumieją, to jakoś staram się naokoło powiedzieć, o co mi chodzi. Także ta samodzielność i taka odpowiedzialność za samą siebie weszła na kompletnie inny poziom niż to było w Polsce. Praca to ogólnie nie jest zero-jedynkowa sprawa. Ludzie emigrują z różnych przyczyn. Jedni emigrują do pracy, za lepszym życiem, albo tak jak ja, za miłością po prostu, za tym, żeby mieszkać z ukochaną osobą. Ale dla każdego jest to sytuacja indywidualnie ciężka. Każdy ma jakby swoje indywidualne rozterki, problemy. Ale niewątpliwie jest to bardzo pouczające wydarzenie w życiu, bardzo takie wydarzenie, z którego można ogrom wyciągnąć, z którego można się dużo nauczyć. Ja oczywiście nie zachęcam tutaj nikogo jakby do emigracji, że o, ja nagrywam film i teraz wszyscy emigrujcie, bo tutaj nie o to chodzi. Jak ktoś nie chce, tak jak na przykład ja zawsze chciałam w tej Polsce być, no to w tej Polsce, jak ktoś się dobrze czuje, to niech tam zostanie, ale po prostu chcę powiedzieć z perspektywy osoby, która nigdy nie chciała emigrować i była bardzo nastawiona negatywnie na jakieś większe zmiany, tak chciałabym powiedzieć, że emigracja faktycznie dużo uczy i można z niej ogrom rzeczy po prostu wyciągnąć. Jest to doświadczenie na całe życie i ja cały czas się uczę na emigracji siebie. Ja się uczę tego kraju, ja się uczę na nowo jakby spojrzenia na świat dzięki właśnie takiemu doświadczeniu, jakim jest mieszkanie za granicą, a już na pewno mieszkanie w zupełnie odrębnym kulturowo miejscu, w odrębnym religijnie miejscu, gdzie wszystko jest po prostu inne niż znamy, bo mogę się mylić, ale wydaje mi się, że mieszkanie na przykład w Niemczech jest raczej łatwiejsze niż mieszkanie w Turcji. Tutaj mówię o odległości, tutaj mówię o tym, że jest sporo Polaków pewnie w Niemczech. Są jakieś polskie sklepy, więc tych akcentów takich przypominających dom jest więcej niż na przykład ja mam tutaj w Bursie w Turcji. I mimo, że moja relacja z Turcją dalej jest taka pomiędzy miłością a nienawiścią, to muszę Wam powiedzieć, że dalej są momenty oczywiście, w których ja chcę się spakować i zostawić nawet serhata i się wyprowadzić z tej Turcji i wszystko zostawić ze sobą. No ale jak widzicie, tego nie robię. Minął już rok. Tak jak mówię, wyjście na pocztę i załatwienie czegoś to jest dla mnie ogromne doświadczenie. I jestem ciekawa, jak mnie rozwinie ten kolejny rok, bo na pewno na kolejny rok tutaj zostajemy. No chyba, że trafiłaby się naprawdę jakaś super szansa, że się byśmy stąd wyprowadzili. Ale jestem, tak jak mówię, ciekawa, jak rozwiną mnie kolejne miesiące tutaj, jak rozwinie mnie też macierzyństwo na emigracji bez totalnie żadnej pomocy rodziny. Tak jak mówię, jestem tutaj tylko z serhatem, także jestem ciekawa, jak ja się dalej będę rozwijała i taki film to będzie właśnie taka moja pamiątka. Ja sobie na przykład za rok będę mogła tutaj zaglądnąć i zobaczyć jakby, jak wyglądała moja perspektywa przed rokiem, a jak na przykład będzie wyglądała za kolejny rok, czyli w momencie, kiedy będę tutaj 2 lata. I to w sumie tyle ode mnie. Tak jak mówię, no emigracja to nie jest coś łatwego. Może dla niektórych jest, może niektórzy właśnie marzą o tym, żeby wyemigrować i mieszkać gdzieś za granicą, ale tak jak mówię, dla mnie to jest wiele wyrzeczeń, dla mnie to jest czasami kilka tygodni płaczu, jakieś tam gorszych dni, ale nie żałuję, cieszę się, że jestem tutaj, cieszę się, że jestem z osobą, którą kocham. No i to w sumie chyba na tyle. I teraz mam do Was takie pytanie, byłybyście w stanie zostawić wszystko, dosłownie wszystko i właśnie tak wyemigrować?
albo już jesteście na migracji, żyjecie za granicą i jak wyglądały Wasze początki, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak by to wyglądało, gdybyście Wy byli postawieni w takiej sytuacji, że się przeprowadzacie za granicą. Jeżeli filmik Wam się podobał, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania oraz zostawienia łapek w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego innego filmiku niż wszystkie, bo tutaj trochę mało Turcji, a więcej takiego podsumowania życia na emigracji. Także bardzo mi miło, że tutaj jakby jesteście i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję niebawem do zobaczenia.